Biennale Tkaniny to wernisaż tkanin artystycznych wykonanych przez grupę Przekaz. Wszystkich miłośników działalności artystycznej Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza na sztukę włókna. Tkanina jest z natury swojej bardzo czasochłonna i pracochłonna. Zaczyna się od projektu, od pomysłu. Później trzeba dobrać odpowiedni materiał, czy odwrotnie, mając konkretny materiał, zrobić do tego projekt. No a potem godziny, dni, miesiące, a czasem i lata żmudnej pracy. Grupa Przekaz powstała na Śląsku, działa już od kilkunastu lat, a wystawa w elektrowni rozpoczyna świętowanie 20. rocznicy swojego istnienia. W skład grupy wchodzi kilkanaście utalentowanych osób, pochodzących z różnych zakątków Polski. Ukończenie prestiżowych uczelni artystycznych sprawia, że każdy z nich to wielka indywidualność. Właściwie przeszłam przez wszystkie etapy, czyli zaczynałam od prostych splotów płóciennych, od tradycyjnej tkaniny, od aplikacji. Także myślę, że to jak się pracuje 30 lat w tej branży, to już się zaczyna dochodzić w którymś momencie do tego, że wraca się jakby do poprzedniego etapu po to, żeby sprawdzić, i co jeszcze się da w danym sposobie tkania, mówiąc umownie, podziałać. Materiał, w jakim tworzą artyści, to tkanina. Wydaje się, że jej zaletą jest użyteczność, powszechność. Jednak głównym celem zespołu jest jej forma wypowiedzi. Doskonale widać tę formę na wystawie, bo każdą z prac można pojąć na swój sposób. Jest ogrom możliwości tworzenia w tej materii. Jednak niektórzy artyści odeszli od tkaniny, zafascynowani innymi wyrobami tkackimi. Absolutnie oczarował mnie japoński papier i już od paru lat nie zdradzam papieru na rzecz żadnego innego włókna. Pewnie to jeszcze trochę potrwa, aż do momentu, kiedy zainspiruje mnie jakaś inna materia po prostu. W dzisiejszym świecie tkanina obejmuje szeroko pojętą sztukę włókna. Praca w tkaninach jest żmudna i czasochłonna. Poprzez miękkość tkanin i technikę maszyn tworzy się całkiem nowa sztuka. Pozwala ona na wejście między grafiką malarską a inne techniki plastyczne. Mimo iż wydaje się, że tkanina na stałe jest wpisana w byt kobiety. Bardzo mi się podoba, interesuję się, ale niestety nie mam czasu na co dzień. Przepiękna wystawa, warta polecenia. Troszeczkę kultury. To wśród gości znaleźli się mężczyźni. Nie zabrakło również pochwał dotyczących odnowienia i funkcjonowania Galerii Elektrownia. Relacje, które zachodzą tutaj między pracami, między obrazami czy między tkaninami, a tymi obiektami jakby maszynowymi, poprzemysłowymi, są dla mnie niesamowicie inspirujące. Dla spóźnialskich i zapominalskich przypominamy, że wystawę tkaniny artystycznej grupy Przekaz w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać do 30 października.